Siostry, Yeti, witam bardzo serdecznie. Co ja tutaj mam, widzowie, na oku? Zobaczcie, zobaczcie, tam się ukryła jakaś dziwna plamka. Ciekawe, ciekawe, co tam się stało, nie wiem, nieważne. W sumie nie ma to dużego znaczenia, widzowie. Dzisiaj nasz nowy dom, a mianowicie nowe iglo, ponieważ jakbyście nie zauważyli, ale raczej zauważyliście, szczerze, nic tutaj nie ma i nic się nie dzieje, dlatego fajnie by było to jakoś zdesignować i w tym pomoże mi bzyku, do którego zaraz pójdziemy. On jest w ogóle tam w swojej chacie, nie tej nowej, ale w tej starej. Ona w sumie jest git. Ale dobra, widzowie, w każdym razie bzyku budowlaniec musi zaakceptować tą budowę. Cześć! A dzień dobry, Yeti, dzień dobry. Witam, chciałbym się zgłosić, bzyku, bo ty stworzyłeś sobie nową chałupę. No, to prawda. Ja chciałbym zgłosić się do programu Nasz Nowy Dom. Dlatego musisz wyrazić zgodę na pozwolenie i musisz wybudować ze mną nowy dom. Znaczy nie nowy, po prostu coś tam zrobić, no. Wiesz co, ja powiem w ten sposób, no ty mi pomogłeś z budową domku, więc ja nie mogę ci odmówić, mój drogi. Ale musisz pierw powiedzieć, że wyremontujemy twój dom, tylko pierw musisz zobaczyć, czy się da. Ale co, od razu poczekaj. OMG, co będziemy remontować? No mój dom. No ale to? To nie jest to z jaskinia! No i co? Masz jakiś Czekaj, problem? Czekaj, pierwsze, dobra, czyli chcesz, dobra, w tym, okej, ale zrobimy to jak najlepiej. Ja chcę coś zgłosić, ktoś ukradł moje konie. Jak to konie ci ukradł? No one ukradł. Same wyszły, bo przecież było otwarte to tutaj, gdzie one tak? Są? No wyleciały sobie, no nie wiem, poszły w świat, uciekły gdzie jak najdalej są moje od ciebie. Konie? Nie wiem. Ej, powaga. Gdzie są moje konie? Uwaga, nie wiem, gdzie są twoje konie. No bzyku, gdzie są moje konie? O co miałbym ci brać konie? Ja nie wiem, gdzie są twoje konie. Ale powiem jedną rzecz, to nie pasuje, to drewno, co tutaj jest, to była stadnina dla koni, nie? To nie pasuje, to trzeba usunąć. To nie była stadnina, to była buda dla Gauganhoho. Ale naprawdę? Ale współczuję mu. Ej, co ty mówisz? No przecież jak to wygląda? Ale poważnie, chcesz to zniszczyć? No ja myślę, że tak, no słuchaj, no jeżeli chcemy, żeby to fajnie wyglądało, to musimy tej skrzynki, bo to są itemy, które będą prawdopodobnie nam potrzebne. Dobra, spokojnie. Dobra, powiedz mi, Yeti, od czego ty w ogóle chciałbyś zacząć? Co ci tutaj nie pasuje, bo no to trzeba usunąć to drewno, po prostu kompletnie tutaj nie pasuje, wygląda to po prostu, no powiem szczerze, no źle, żeby ładniej, żeby nie mówić brzydko, źle to wygląda. No, ej, ale Yeti, ja mówię po prostu obiektywnie, wiesz, wolałbyś, żeby ktoś ci powiedział, że nie, no ładnie to wszystko wygląda, tak naprawdę, no, nie wygląda to najlepiej. Ej, no, stary, chyba... jaka legendarna książka tu jest. Jak, poka, czekaj, niech zgadnę, wiadomość dla... Aha! Od Patryka, stary. Patryk! Aha! Ej, myślałem, że wiesz co, ale pamiętasz, bo ty miałeś jakąś taką książkę, co siewa Yeti, że tego, żeby ci... A nie, to było, czekaj, pamiętasz, jak my niszczyliśmy tutaj coś? To tutaj były jakieś te zasady od Dave'a chyba, czy coś takiego. Aha, ja nie było, mogę. No. Pamiętasz? To było tak no, dawno. Nie pamiętam. Nie, no co? O! Ej, dobra, czekaj. Czy mi się wydaje, czy ty przyniosłeś wszystkich donatorów tutaj? No, ale to dawno, bo jak miałem raz live'a. Dobra, teraz stary tak, wow, zaczynamy. Wow. Ja chcę zrobić tutaj taki jeden pokoik fajny. Mianowicie, w sumie spokojnie jakbym był tu, ale no nie, w sumie nie, dobra, zrobimy ja go. Ja powiem tak, czego tutaj brakuje generalnie, jak tak się wchodzi tutaj do twojej jaskini? Wiesz, czego tutaj brakuje? Może jakichś schodów, co? Bo w ogóle zacznijmy od tego, że tu w ogóle, nie wiem, tu się wchodzi jak do jakiejś małpy, a ty nie jesteś małpą, tylko jesteś... No nie no, ale to jest, nie zapominajmy, że to jaskinia, no ale może być, ja tam dałem schody do skrzynki. A nie, ale no w sumie, ale wiesz co, masz rację, nie, schody by tu nie pasowały, masz rację, bo to w sumie taka jaskinia, to chyba nawet dodaje uroku, że... Przecież pasowałyby, tak... Nie, ja jednak zmieniłem zdanie, jednak by to nie pasowało, dobra, masz rację. Teraz tak, czekaj, co tu są? Podobają mi się te stalaktyty, stalagmity, to fajnie wygląda, to jest git. Myślę, czy przypadkiem nie lepiej byłoby zamienić może pochodnie na, albo może nie, na jakiś glowstone? Dobra, tylko powiedz wprost, czy wyremontujemy mój dom? No oczywiście, że tak, tylko żeby wiesz, żeby to jakoś fajnie wyglądało, żeby to nie było taki... No bo powiem szczerze, no to nie wygląda za ciekawie, wiesz, na razie. Aha, czyli jeszcze wyzywasz mój dom, koks no, po prostu trochę, trochę. Ale czekaj, stop, zaraz to ogarniemy. Mamy dużo materiałów i dużo ciekawych rzeczy, które na pewno... Do tych materiałów faktycznie jest całkiem sporo. Ja teraz robię najważniejszy pokój właśnie tu. Bardzo chciałem go już kiedyś zrobić, ale nie miałem tak szczerze okazji na to. A teraz jest właśnie piękna okazja i właśnie jestem w stanie to zrobić. Zaraz zobaczysz. No dobra. To jest naprawdę ciekawy pokój. Znaczy ty możesz być niezadowolony, bo to jest w sumie z twojej farmy, ale no nieważne. O nie! No. Ja chyba wiem, co to będzie. Tak, stary.
Ja się domyślam. Czy... No, no, no. To jest coś wspólnego z my na M. Jakie M? Może miodek? Aaa, no. Wiedziałem, dlaczego ja wiedziałem po prostu, że to będzie coś z miodkiem? Bo tak. Nie, nie! Dobra, słuchaj. To! Lód! Zniszczyłem lód, ale już działa. No też zniszczyłem lód. No i git. Dobra, stary, nie, a ty, dobra, czym ty się teraz zajmujesz? Możesz opowiedzieć. A, z wejściem, robię teraz wejście i ja nawet, ja wiesz co, ja mam genialny pomysł. Zrobimy ci szklane wejście do tego, bo to tak być nie może, to. Ej, to nie będzie złe, stary. Jesteś geniuszem. Zrobimy ci szklane wejście tutaj, że w ogóle, żeby to wszystko było szklane chyba. No cały dobra. Ale sofit, bo to po prostu no wygląda... No źle to wygląda, jak to nie jest oszklone. A może w ogóle, czekaj, no właśnie zastanawiam się, to... No jak to trzeba się... super nie wygląda. Nie, dobra, okej, uspokój się, zaraz to naprawimy, zaraz to wszystko naprawimy, ponaprawiamy, tak żeby to fajnie wyglądało. Dobra, cyk, coś takiego. No dobra, no lepiej. I lepiej tu widzę, będzie że będzie wyglądać coś takiego, tylko potrzeba nam więcej tych ramek, ale dobra. Wygląda to całkiem w porządku. Git, dobra, to tu będzie coś takiego. Jak więcej ramek? Nieważne. Nie interesuje. A od razu jak jest szkło, to jest jakieś takie przestrzenne to wszystko, nie masz wrażenia? Tak, tylko że jak ja śpię, to będzie mnie widać, nie? No. No i co z tego? No jak to co z tego? No a mnie też widać, jak ja śpię. Ja mam wszędzie takie szkło. No niby... No wiesz co, ci powiem? Idź no. Powiem, Zyku! Trzeba tutaj ogarnąć, bo wygląda to normalnie jak niczym jakaś kupa złomu wszystko. Wow, ale fajnie, że ty się zorientowałeś dopiero teraz, po 6 miesiącach, po, nie wiem, powiedziałbym nawet, że 10 miesiącach nic nie robienia przy tej jaskini, no dobra, no. Ale czemu ty mi tak mówisz? No bo taka jest prawda, no. Jak mnie tu nie chcesz, ja mogę się przeprowadzić na Jecowice, jak tak nie, no co ty, co ty, nie, no, co ty? Nie, powiedziałeś mi wprost, że stary, mam stąd iść. No co? Dobra, ty nie wiem, ty jesteś jakiś wczorajszy po prostu, Yeti. Nie, no powiedziałeś mi tak. Widzowie, potwierdźcie, że tak powiedział. Ja. Nie no, ale serio zawsze... tak powiedziałeś, serio tak powiedziałeś. To było niemiłe. Nie no, dobra, okej, Dobra, ja się w to nie bawię, wiesz co? Dobra, słuchaj, robimy teraz tak. Czekaj, żeby to fajnie wyglądało. Trzeba tutaj dodać jakiegoś, może drewna? Czemu to wszystko jest z kwarcu i z tego? A czemu nie, ale... stary? No bo nie, wiem, no bo to tak... To jest z kwarcu, to wszystko to śnieg. No, jak, aha, no nie, no tam jest też kwarc. Gdzie? No tak, no. Ale trochę tylko, no bo kurde, no niektóre rzeczy muszą być zrobione, tak, ale to nie jest moja wina, stary. No ja wiem, że to nie jest twoja wina, ale wiesz czego mi tu brakuje? Brakuje mi tu, no właśnie czegoś takiego, nie wiem, jakichś takich kolorków, na przykład, o weź tego, o coś takiego, pa, no, tak myślę tylko. Nie wiem, o co ci chodzi. Nie, czekaj, ja już mam pomysł, tutaj zrobimy jeziorko, pa, nie, jeziorko, co? Jakie jeziorko? Tak. Dobra, po prostu zrobimy cięcie i zaraz widzowie, jak udekorujemy to do końca, to wam pokażemy. Widzowie, jesteśmy już i wygląda to mega pięknie. Bzyku, po prostu czasami no zaskakujesz mnie, zobaczcie. A, dziękuję. Serio, to wygląda mega ślicznie, zobaczcie widzowie, tak wygląda główne wejście. Zaraz tam wejdziemy do środka, troszeczkę tutaj ozdobiliśmy. No, nie no, wygląda to mega wydaje mi się, pięknie. Nie no, to naprawdę pięknie wygląda, a zobaczcie widzowie tutaj, na to, Yeti będziesz musiał zapłacić za to. No, Bzyku, słuchajcie, zrobił silk touch i wykopał diaksy. Normalnie tak długo to robiliśmy, no pewnie, ej, ale to wygląda mega ładnie. Trzeba, fajnie jakby to się jeszcze uzupełniało, no ale nie było aż tyle diaksów, widzę. I patrzcie na to! Zrobiliśmy normalnie kopułę, w której są te polarne misie, pamiętacie? Tak, pamiętacie widzowie kiedyś, ej właśnie Bzyku, a czemu one w ogóle nie atakują? No bo chyba nie atakuje, jak ich zaatakujesz, to... O, jednak się atakują! Jednak się atakują, uciekaj! Czemu? Ja nic nie zrobiłem! Bo one są agresywne chyba. Jo, nie mogę! Skąd je w ogóle wziąłeś? Kiedy ja budowałem, ja w ogóle nawet nie wiedziałem, kiedy tak, ty to przyniosłeś. Ja stary je wziąłem stąd, bo kiedyś, ostatnio, jak wywaliło mnie z portalu Herobrine'a, to wywaliło mnie na tam, gdzie są polarne misie i one są stare na kordach 5000 na 10 tysięcy. I wziąłem właśnie polarne misie stamtąd. Co? No, ale musiałem z nimi lecieć na elytrze. No nie wiem, w każdym razie wygląda to mega ładnie. Chodźcie, widzę, pokazuję wam w środku. Wiesz, co stary, ja bym jeszcze zrobił, tylko nie mam na to pomysłu. Stadnina dla moich koni, które w ogóle uciekły, stary.
No, faktycznie, tutaj to, co zniszczyliśmy w tym miejscu. No, ale wiesz, teraz jest więcej miejsca, można wiem, tutaj coś jeszcze zrobić. Wiem, ale zaraz o tym pomyślimy, no nieważne. Fajnie wyglądają te lampy. Tu widzowie, zobaczcie, mam nielimitowany miodek, no Steve by się ucieszył. Co? Ile tego miodku tutaj jest? No, to wygląda mega spoko. Co to za skrzynka? Ty, co to jest za skrzynka? Ej! Które? Ej, temy! Ej, dobra skrzynka w ogóle, mogę tutaj chować, wiesz, jakieś mi niepotrzebne. No, nielegalne przedmioty. Co? Nielegalne przedmioty? Nielegalne przedmioty w tajnym magazynie. Teraz jest tajny magazyn Yetiego, znaczy nie jest tajny, ale teraz. No, całkiem. Ale co ci się nie podoba, co? No, nie podoba mi się to, że to takie jednolite to jest wszystko. Trzeba tutaj więcej tego drewna użyć. I to takie... Rozwalone są te skrzynki jakieś takie. Dobra, ja się zaraz pokażę. Dobra, nieważne, dawaj stary, musimy zrobić... Jak zrobić tą stadninę dla koni? Stadninę dla koni? Na to? Czy właśnie ja nawet nie wiem, gdzie poza? Bym właśnie o to chodzi. Tutaj bym szczerze, tutaj jest trochę mało miejsca tak naprawdę. Ja bym tutaj zostały w ogóle nie robił tutaj za dużo rzeczy, bo tutaj faktycznie jest fajnie, tak że po prostu możesz sobie chodzić. No, ale co bym zrobił? Stadninę dla koni. Może nawet tutaj gdzieś koło tej palionki zrobić. Może usuniemy dom palionki i zbudujemy tam stadninę. Nie ma szans! Ale czemu? No bo. Co ty mówisz? Szkoda chyba, nie? Nie, właśnie. No tak paradoksalnie to szkoda. Yeti, ty to jesteś, agencie. Wow! Ej. No. Jest problem, tu jest palionka. No jest, ale dobra stary, ale popatrz, bo tutaj ogólnie jest dużo miejsca, tu można by było zrobić taką małą stadninę. W sensie, wiesz, na razie tylko płotki czy coś. W ogóle stary, gdzie są te konie? Naprawdę ich nie widziałeś? Gdzie są te konie? Nie wiem, nie mam powiedzieć, gdzie są te konie, naprawdę. Bo ja je tu dawałem ze Szczepsonem, więc niemożliwe, że one nagle gdzieś poszły, kurde. No nie wiem, ale poczekaj. Weź popatrz na palionowie, ja teraz sobie tu jestem, ale widzowie, no za nic w świecie nie widzę tych koni. Ej, w ogóle jak tu ładnie jest zbudowane, wow. Co? No tutaj. Ty te domki, no te domki. A, te domki od Szczepsona, no. Dobra. Ładnie to wygląda, mega ładnie. Dobra, w każdym bądź razie, już pomijając fakt, że wygląda to ładnie, gdzie są moje konie? Nie ma, Yeti, to pogodź się z tym, że konie ci uciekły, dobra? Chyba muszę udać się do Szczepsona, detektyw Szczepson musi mi pomóc. Myślisz? No tak mi się wydaje. Ale jesteś pewien, że ci pomoże, a co jak ci nie pomoże? Na pewno mi pomoże. Dobra, stary, zróbmy może na razie tymczasowe płotki, bo mi się wydaje, że jest płotek... Właśnie... A tu robisz! No. Ale czad, stary, to tak dobrze, jak nie będą miały dostępu do światła? Ale słuchaj, my im damy sztuczne światło. Okej, a to tak samo działa, no dobra. Ale no nie możemy tego wypełnić lodem i śniegiem. Czemu nie? No bo przecież im będzie zimno, to są konie. A nie mają futro polarne. Przecież, nie? No, niby. Oś. Ale takie futro, że nijakie futro, tak szczerze. Futro będzie jutro. Dobra, co? Chcesz to, czy nie chcesz tego futro? Dobra, no chcę, bo wygląda to całkiem spoko, no ale musimy no to... Wiedziałem, że skusisz. No ja też, no. Tylko ja nie mam tak fajnego kill-offa jak ty. Fajnie, jakbyś mi zrobił jakiś prezent. No, co jeszcze? Nie dość, że tu buduję. Paruję jak wół, jak to mówią. Dobra, ale to już chyba wystarczy. To miało być małe chyba, nie? Czy nie? Nie, duże. Nie, no jest... Serio robisz to z lodu? No, dobra, na razie będzie z lodu, a potem jak... Nie wiem, z czego innego to zrobić. Stary, widzowie się wkurzą. Myślisz? To jest maltretowanie koni. No nie, ale przecież konie w Minecrafcie nie odczuwają zimna. Ty widziałeś, żeby koniowi w Minecrafcie było zimno? No nie, w sumie. Dobra, widzowie, no to mamy mniej więcej już coś takiego. Mój kill-off! No, co mamy stało? Widzowie, nic, mamy już coś takiego. Lecie. Widzowie, dajcie znać, gdzie są konie, bzyku. Ja czuję, że ma cześć w tym palce. Jeśli jutro będę miał jakieś propozycje okupu, to po prostu pożałujesz. Dobra, widzowie, dziękuję wam za oglądanie tego wspaniałego odcinka. Widzimy się jutro. Trzymajcie się, cześć.